Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie na kanale Literaccy. Dzisiaj przychodzimy do Was z książką wyjątkową. Kolejną z serii z Żurawiem, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i to jest Bo Wiem, dokładnie. Dzisiaj tak, nazywa się to wydawnictwo Bo Wiem, ale mamy przyjemność i zaszczyt być patronem medialnym tej rzeczy. Matronem. Matronem, patronem medialnym, matronem medialnym tej wspaniałej pozycji. Słuchajcie, jak wiecie, wiele czytamy książek z tego wydawnictwa, wiele razy opowiadamy Wam o literaturze azjatyckiej lub też literaturze, która pochodzi z dalekich krajów, a co ważne, z różnorakich kultur, bo to jest jakby bardzo ważne w opowieściach o tych książkach. I tutaj jest nie inaczej. To książka niezwykła, chyba do tej pory. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, bo teraz mi przyszło do głowy jeszcze jedna książka. Tak, ale nie teraz. No dobra, Małgosiu, o czym jest ta książka? Ja właśnie zastanawiałam się, jak nagrywaliśmy dzisiaj poprzedni film, to tak się zastanawiałam, o czym jest ta książka i to zdanie wzbudza we mnie w ogóle jakąś taką... Złe tak, skojarzenia. Złe skojarzenia. Wiesz dlaczego? Bo się czuję jak w szkole. Tak, i od razu zapominam w ogóle języka w gębie. To a propos też tolci dzisiejszych wydarzeń. Zadam zupełnie inaczej pytanie. Co chciałabyś powiedzieć o tej książce? O, i to będzie już lepiej, tak, bo nie czuję się przepytywana. Słuchajcie, ta książka jest absolutnie wyjątkowa. Wiem, że to są banały, to są trywialne rzeczy, które ja teraz mówię, ale to jest książka o dziewczynie, 33-letniej, która w pewnym momencie, pracując w jakiejś takiej korporacji, nieważne jakiej, to naprawdę nie ma znaczenia, mówi, że jest w ciąży. A mówi to, Grzana chyba też, a mówi to dlatego, że każdy z pracowników ma jakieś swoje określone zadania, no jak to bywa w robocie. Natomiast ona z racji tego, że jest kobietą, czasem musi sprzątać filiżanki, czasem musi podawać kawę, musi robić wszystkie rzeczy, które tak naprawdę każdy może robić za siebie, albo mogą to robić w jakimś podziale. No i słuchajcie, w pewnym momencie jej się trochę ulewa, to nasze koty tutaj wydają te dźwięki, bo właśnie postanowiły razem z nami nagrywać ten film. W pewnym momencie się trochę ulewa i mówi, że jest w ciąży, więc nie może wykonać jakiegoś tam polecenia. No i to jest początek tej jakże absolutnie magicznej w ogóle, pod każdym względem, opowieści. Ta dziewczyna przychodzi z pracy, oczywiście część osób jej gratuluje, ta plotka o tym, że ona jest w ciąży, się roznosi natychmiast. Dziewczyna mieszka sama, nie ma męża, chłopaka narzeczonego, nie ma nikogo. Ma rodzinę, która gdzieś tam sobie mieszka gdzie indziej. A ona mieszka w jakimś takim wynajmowanym pokoju. Jest sama. I zobaczcie, bo też nie wiem, czy powiedzieliśmy na początku naszego filmu, ale Dziennik Pustki, sama nazwa tej książki, sam tytuł tej książki, no sugeruje coś tak naprawdę beznadziejnego w życiu, prawda? Bo jeżeli my piszemy jakieś, zapisujemy jakieś rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu, chociażby jakieś krótkie komunikaty, przyszedł, nie wiem, Albert, Cornel wyszedł i tak dalej, jedliśmy obiad. Dziennik Pustki. Emi Jagi. Słuchajcie, to naprawdę o to, o czym mówi Małgosia, zrobiło na nas takie piorunujące wrażenie, bo to nie tylko słowa, które tutaj Emi Jagi pisze w tej książce, opisując, nie wiem, czy to jest alter ego, nie wiem, bo to jest... Nie, chyba nie. To jest historia być może spotkana gdzieś tam, bo to jest kobieta, która w ogóle pracuje w czasopiśmie dla kobiet. Jest dziennikarką, autorcą. Tak, więc być może na swojej drodze, czy w listach, czy gdzieś spotkała taką osobę, bo jest to porażająca opowieść. Tak, wrócę jeszcze do tego kłamstwa, które jest kluczem. Jest kluczem w ogóle do tej historii. To jest niebywałe, bo my przez całą tą opowieść właśnie zastanawiamy się, jak nasza bohaterka wybrnie z tego kłamstwa. Ona w pewnym momencie
Oczywiście w związku z tym, że wszyscy wiedzą, że ona jest w ciąży, to podsuwają jej na przykład, ona oczywiście wtedy jest w centrum zainteresowania, jak jest w ciąży, podsuwają jej na przykład przepisy do gotowania, podsuwają jej, jakie ona może ćwiczenia robić. I w pewnym momencie ona dostaje propozycję pójścia na jakąś formę ćwiczeń, tak zwany aerobik, dla ciężarnych. No i tam poznaje inne kobiety w ciąży, które się wymieniają swoimi spostrzeżeniami, swoimi życiami, losami, historiami, tym, że mają dzieci już albo ich nie mają i tak dalej, i tak dalej. Ale ona nagle wreszcie, sama to mówi, czuje się, że przynależy do pewnej grupy, do której przynależała kiedyś, kiedy była nastolatką w podstawówce. I to jest takie bardzo znamienne, że ta ciąża, powiedziałabym urojona, ale ona nie była urojona, ona była celowo jakby wprowadzona do narracji naszej bohaterki, nasza bohaterka celowo powiedziała, że jest w ciąży, chcąc uzyskać pewne rzeczy jakby ale sama z zewnątrz. Ona chyba nie spodziewała się myślę, że nie. Takiego zainteresowania. I takich wydarzeń, które nastąpiły wskutek jej, wydawać by się mogło na samym początku, dość niewinnego kłamstwa, tak? Ale taka lawina się potoczyła w związku z tym. Tak, no i właśnie ta lawina jest, słuchajcie, motorem napędzającym całą książkę i całą historię naszej bohaterki. Ponieważ przez tą jej ciążę, przez to jej kłamstwo, my dowiadujemy się, jak toczyło się jej życie, kto był w jej życiu obecny, albo kogo brakowało w tym jej życiu, co się dzieje w pracy, jak wygląda jak wyglądają życia kobiet, tutaj akurat no, azjatyckich kobiet, ale to nie ma żadnego tak naprawdę znaczenia, bo to jest to, co zawsze się powtarza, pewien uniwersalizm tej historii jest obezwładniający, bo to naprawdę może być historia o mnie. Ja wam powiem, że ta historia jest bardzo wciągająca, ona sobie płynie jakimś tam torem, jesteśmy zaciekawieni, jak się rozwiąże. Ja miałam pewne przebłyski w trakcie, byłam wręcz pewna, przy czym jak już to się potwierdziło, znowu będę mówić jakby tak bardzo enigmatycznie, bo nie chcę wam zdradzać całej tajemnicy, ale jak się potwierdziły moje domysły, to rozwiązanie tej historii znowu było zaskoczeniem. Więc tu były takie dwa trochę plot twisty, które powodowały takie właśnie oddechy. I słuchajcie, przy samym końcu tej historii... Tylko ostrożnie. Nie, nie, nie. Przy samym końcu tej historii chciałam powiedzieć, że jest dopiero... No, trudno powiedzieć, że dialog, ale to był dialog, bo to spotykają się, właśnie nasza główna bohaterka spotyka się z jedną dziewczyną, która chodziła z nią na ten aerobik, która już urodziła dziecko, jest 12 w nocy, a ona z tym małym dzieckiem na chłodzie trzęsie tego niemowlaczka, małą dziewczynkę i tam między nimi wywiązuje się dialog, ale tak naprawdę jedna mówi i druga mówi, więc to jest de facto, to są dwa monologi. Bo one ze sobą nie rozmawiają, one mówią do siebie, ale nie prowadzą dialogu. I słuchajcie, wtedy to jest dopiero porażająca historia, że ta, która urodziła dziecko, mówi, że jest koszmarnie samotna, że mąż tylko zrobił jej to dziecko, że tak naprawdę wszystko jest na jej barkach, że ona czuje się absolutnie osaczona tym niemowlęciem, że chciała mieć dziecko, że tak się bardzo cieszyła, ale nikt nie mówi, jakie to jest trudne. I właśnie to jest takie, z jednej strony, ja o tym też ostatnio myślałam, że wszyscy mówią, miejmy dzieci, rodźmy te dzieci, wiecie, dla kraju, dla nas, tak trochę parafrazuję teraz, jakby nie ma to związku absolutnie z polityką, ale mówię właśnie to, że wszyscy mówimy, że macierzyństwo jest takie wspaniałe, bo jest. Ale warto by dla równowagi pokazywać, że macierzyństwo, i to nie w taki sposób, wiecie, obrazoburczy, że ono jest trudne, tylko że macierzyństwo i to, że my rodzimy dzieci, to jest też ogromna samotność. Bo to nieważne, że mamy przy sobie matki, ciotki, mężów, chłopaków. Tak, to nie jest to istotne. Czy żony, ale te kobiety, które rodzą te dzieci, są zupełnie w tym osamotnione. I to się przebija przez tę książkę. Tak. Ja chciałbym jeszcze dodać, bo słucham Ciebie z zafascynowaniem i jestem pełen zachwytu
twoich takich odczuć emocjonalnych. Wiesz, ja już ciebie na tyle dobrze znam, że wiem, kiedy emocje u ciebie się kotują gdzieś tam wewnątrz. I opowiadając o tym, wiem, że gdybyś miała kocyk, kurtkę, czy podjechałabyś samochodem, to byś natychmiast ją tutaj wzięła do nas do domu. Tak jest. Bo słuchajcie, my żyjemy dzisiaj też w czasach, bo to jest gdzieś tam, pod tą kołderką tej opowieści też jest taki pstryczek w nasze nosy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i łagodnie, bo my jesteśmy w biegu cywilizacyjnym. Już nie chodzi o konsumpcjonizm, ale żyjemy w ogromnych aglomeracjach, w korporacjach, w fabrykach, nie wiem, biurach i tak dalej. I spotykamy miliard ludzi, którzy są dla siebie po prostu obojętni. I musi się zdarzyć coś, reagujemy w chwili albo takiej, nie wiem, stereotypowej zagrywki typu jestem w ciąży, uważaj, bo nie mogę przynieść czegoś, bo inaczej, albo hej, dzisiaj popełnię samobójstwo, kiedyś też oglądaliśmy taki film. I dopiero wtedy wzbudzamy jakieś zainteresowanie w drugim człowieku. No Jezusicku, co jest za świat durny. Wybaczcie, że się troszeczkę uniosłem, ale to jest krzyk i wołanie o pomoc. Proszę. Właściwie o bliskość. To nawet nie chodzi o pomoc. Tak, albo zwróćcie na mnie uwagę. Tak. Ja też chcę mieć cokolwiek, odrobinę zainteresowania, odrobinę życia, bo jestem bardzo, bardzo samotna. Niektórzy sobie z tym radzą, ale ja nie wiem, czy to jest sytuacja radzenia sobie, bo jesteśmy, fajnie by było rozmawiać, przytulać się z kimś i mieć to poczucie niebycia samemu w tym jakże szybkim świecie. O tym jest ta książka. Między innymi. Bo to, w jaki sposób nasza bohaterka przeżywa te dnie, w jaki sposób ona w ogóle funkcjonuje, no jest to, wiecie, porażające. Co? Tutaj jest też taka wielowymiarowość w ogóle, I ogromna symbolika, bo ona sobie, jak tam w pewnym momencie też takie zdanie jest, ja chciałam sobie zaznaczać, nie widziałam nawet znaczniki, żeby zaznaczać tą książkę, natomiast na początku nie ma czego zaznaczać, tam wszystko dosłownie dzieje się na ostatnich kartkach tej historii. Tam jest takie zdanie, że ona sobie wyhodowała kłamstwo, jakby to kłamstwo było takim symbolem trochę właśnie wszystkiego, co się w tej książce tak naprawdę dzieje. No, ja jestem akurat zachwycona, tak samo jak właśnie była dziewczyna z kombini, jak Kwiat wiśni, czerwona fasola, to jest tego typu szkatułkowa, nie wiem, szkatułkowa, tak jakoś mi się... Nie w dosłownym znaczeniu szkatułkowości, tylko chodzi mi o taką subtelność, taką właśnie pewną drobiazgowość, taką pewną... Wiecie, wkładamy właśnie takiego pudełeczka, taką małą historyjkę, która jest niepozorna zupełnie, a wyciągamy z niej ogromną historię. A to ja ci zadam pytanie. Uważasz po przeczytaniu tej książki, że to kłamstwo usprawiedliwia bohaterkę? Bo jakby nie było, jest to kłamstwo. Wiesz, dlaczego zadałem to pytanie? Dlatego, że mówisz właśnie o takiej szkatułkowatości tej historii. A ja uważam, że jakby to kłamstwo to jest akt desperacji. I nie wiem, czy dzisiaj powiedziałbym, że usprawiedliwia, czy nie usprawiedliwia. Musicie sami sobie trochę odpowiedzieć na to pytanie, właśnie mając na uwadze dwa ostatnie monologi, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe, ale ty myślisz, że... Nie mogę dalej nic powiedzieć. Dobra. Przepiękna rzecz. Słuchajcie, jesteśmy bardzo dumni, że możemy być patronem medialnym. Będziemy o tej książce mówić, opowiadać. Wchodźcie na stronę wydawnictwa, jeżeli jesteście ciekawi. Jeżeli chcecie, aby was historia poruszyła, albo żebyśmy troszeczkę właśnie, nie wiem, otworzyli drzwi na oścież i znowu zaczęli trochę uważniej patrzeć na ludzi, których mijamy dookoła. Wiecie, ta historia to jest tak naprawdę historia o każdej z nas. Niezależnie od tego, w jakim zakątku świata żyjemy. I to jest w tym wszystkim takie piękne, że ja będąc Polką w Polsce, mając polską kulturę, polskie problemy, mogę jak najbardziej utożsamić się z kobietą, która jest w ciąży, była w ciąży, będzie w ciąży, żyje tam, w patriarchacie, która musi robić kawę, bo nie umie postawić granicy. Ta wielowymiarowość tej opowieści
jest wspaniała i myślę, że ja będę do tej historii wracać i jestem przekonana, że te moje spostrzeżenia są tylko punktem wyjścia i będą punktem wyjścia, mam nadzieję przynajmniej, do waszych spostrzeżeń i do tego, co wy zobaczyliście w tej historii. Czym ona będzie dla was i co wy w niej odnajdziecie dla siebie. Emi Jagi, Dziennik Pustki. A przełożył Dariusz Latoś. Bo to jest bardzo ważne. Ta historia nie byłaby taka, gdyby nie pan Dariusz. Zostawiamy was z tą książką i z tą opowieścią. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.